Ścieżki, które leczą. Terapeutyczne kąpiele leśne i powietrzne spa. 46,3 tysiąca osób umiera rocznie w Polsce z powodu zatrucia powietrzem. Ponad 90% obszarów w naszym kraju nie spełnia norm czystości powietrza według Światowej Organizacji Zdrowia. Co robić? Jak żyć? I jeszcze ten wirus, który także dobiera się do naszych płuc. Proste. Sam zadbaj o swoje płuca. W pobliżu Opola są tereny uważane za powietrzne spa. Zapewne słyszeliście o Jarnołtówku, Zlatych Chorach, Karlowej Studziance. Nie mam na myśli samych miejscowości, w których pensjonaty emitują taką ilość CO2 i toksyn, że trzeba by ogłaszać alert RCB o niewychodzeniu z domów. To w pobliżu tych miejscowości jest tak czyste powietrze, że może powodować szok oskrzelowy u mieszkańców Śląska. I ja te miejsca znam. A odnośnie miejscowości uzdrowiskowych w Polsce, to 23 z 45 mają system monitorowania czystego powietrza. Efekt. Stworzyłem na YouTubie kanał Chodźcie z nami górskimi ścieżkami, promujący ścieżki, które leczą. Ścieżki, które zregenerują Wam płuca, poprawią humor i krążenie krwi, zmniejszą obwód w pasie, o efekcie estetycznym, kojącym nerwy, aromoterapii i koloroterapii też wspomnę. Wejdźcie na YouTube'a, wpiszcie nazwę kanału, czyli Chodźcie z nami górskimi ścieżkami, kliknijcie Enter, a pojawi się Wam około 40 kilkuminutowych filmików promujących mało znane punkty widokowe, formacje skalne z piekła rodem, ruiny zamków, bunkry, wodospady, wieże skalne, zabytki.